Trzeci wczoraj w kwalifikacjach Wiktor Polaszek. Skoczek czeski, 94 metry uzyskał wczoraj. No tu ładnie też ktoś położył się na nartach, poniosło go trochę, chyba ten wiatr z tyłu skoczni podczas jego skoku trochę zemdrzał, przynajmniej w tej końcowej fazie lotu, takie można było odnieść wrażenie. No i od razu mamy efekt, 98 metrów, najdłuższy skok, zbliża się tu już do tej 100-metrowej granicy. Tutaj zaledwie kilku zawodników wczoraj w kwalifikacjach, dokładnie 9 przekroczyło granicę 100 metrów. A zatem dzisiaj już na tym dość wczesnym etapie do tej granicy zbliżają się skoczkowie. Wiktor Polaszek, 98 metrów, no, wiatr tutaj uśredniony 1 metr dokładnie na sekundę. Z tyłu skoczni będzie miał to danych nieco ponad 10 punktów, 10,1, dokładnie łapka nota 136,1 i młody Czech obejmuje prowadzenie.